Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy uczniowi, jeśli będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak pan jego. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, o ileż bardziej jego domowników tak nazwą. Więc się ich nie bójcie. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie jawnie, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Uczeń nie przewyższa swego nauczyciela, ani sługa swego Pana. Warto zapamiętać to pierwsze zdanie tej dzisiejszej Ewangelii. Zwłaszcza, że są wśród nas i tacy, którzy mają odwagę i czelność poprawiać nauczanie Jezusa, stawiając się wyżej od Niego. Nawet świętemu Piotrowi zdarzyło się odciągnąć Jezusa na bok i napomnieć Go. Jednak z czasem zrozumiał swój błąd. Bycie uczniem albo sługą zawsze wymaga pokory, posłusznego poddania się swemu Panu lub nauczycielowi. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak jego Pan, mówi dalej Jezus. Nie wynośmy się ponad naszego Pana i nauczyciela, ale starajmy się Jemu dorównać. Starajmy się do Niego upodobnić jak najdoskonalej. Chociaż i to zadanie może się dla wielu wydawać nie do zrealizowania. Nie bójcie się. Strach zawsze ogranicza, paraliżuje, a przecież dla wierzących w Chrystusa nie ma na tym świecie niczego, co mogłoby nam zagrozić. Bogu naprawdę zależy na nas. On kocha nas ponad wszystko i nie pozwoli, aby nam spadł włos z głowy. Więź z Bogiem winna przekładać się na świadectwo. Dlatego Jezus dodaje, że jeśli przyznamy się do Niego przed ludźmi, to i On przyzna się do nas przed Ojcem Niebieskim. Bądźmy odważni. Przyznajmy się do Chrystusa. Dawajmy o Nim dobre świadectwo.